Kolejny dzień spędzimy na zachód od Świdnicy. Trasa wycieczki to niecałe 60 km. I znów proponujemy wcześniej się trochę rozruszać. Tym razem zapraszamy do Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na korty tenisowe i basen na świeżym powietrzu. Zostańmy jeszcze w Świdnicy. Oto w rynku Muzeum Dawnego Kupiectwa. W całej Polsce nie znajdzie się tyle fascynujących wystaw, przedmiotów, urządzeń i wynalazków związanych z prowadzeniem handlu. Tuż koło Świdnicy we wsi Witoszów wystawa broni i militariów. Różnorodne pojazdy, imponująca kolekcja broni ręcznej oraz militarnych różności, a nawet samoloty bojowe z różnych okresów. To miejsce akurat dla dużych i małych chłopców. Chwila oddechu w Świebodzicach. Tu czekają średniowieczne mury ze zrekonstruowanym chodnikiem straży i pięknie odnowiony rynek, gdzie można odsapnąć przy urokliwej fontannie. A teraz gwóźdź programu. Bajecznie położony nad przepaścią trzeci co do wielkości w Polsce Zamek Książ. Warto obejść dookoła tego olbrzyma, by zobaczyć, jak fascynująco zmienna jest jego architektura. W środku znajdziemy ponad 400 pomieszczeń, z których część można zwiedzić. Zakochani w książu, a jest to nieuchronne, pozostańmy jeszcze w pobliżu i odwiedźmy elegancką konstrukcję z metalu i szkła, czyli palmiarnię księżnej Daisy. To dla niej sprowadzono 7 wagonów zastygłej lawy z Etny i wyłożono nią wnętrze. Obecnie zobaczymy tam około 250 gatunków roślin z całego świata i takich oto sympatycznych mieszkańców. Przenieśmy się do pobliskiego uzdrowiska Szczaw na Zdroju. Bywał tu sam Winston Churchill. Możemy poszukać jego śladów w tych tętniących życiem uzdrowiskowych zakątkach. Jest tu również dom zdrojowy, hala spacerowa i oczywiście, jak na porządne uzdrowisko przystało, pijalnia wód z 4 dobroczynnymi źródłami. W Kamiennej Górze czeka Arado, tajna podziemna fabryka z czasów wojny. Zostaniemy tu wplątani w intrygę szpiegowską, uczestnicząc wraz z polskimi jeńcami w sabotowaniu prac nad prototypem odrzutowca dla hitlerowskiej armii. Będziemy między innymi kopiować tajne plany dla aliantów i wykradać złoto. Czy nasza misja się powiedzie? Zobaczymy. Odpocznijmy od wojny i militariów. Wszak jesteśmy blisko Krzeszowa. To pocysterski kompleks klasztorny składający się z całego zespołu budynków. Do wnętrza bazyliki prowadzi monumentalna, przyprawiająca o zawrót głowy fasada, godna najwspanialszych zabytków Rzymu. Po przekroczeniu progu aż trudno oderwać zachwycony wzrok od cudów sztuki baroku. Kościół świętego Józefa jest mniejszy i skromniejszy, ale kryje w sobie prawdziwy skarb. Są to freski słynnego Michaela Wilmana, największego malarza barokowych Czech i Śląska. Można tu godzinami stać i podziwiać wirtuozerię pociągnięć mistrzowskiego pędzla. Tuż obok mauzoleum królewskiej dynastii Piastów. Skrywa wspaniałe grobowce przedstawicieli tego rodu, w tym średniowieczne sarkofagi władców Śląska. Po powrocie do Świdnicy zapraszamy na nieśpieszną przejażdżkę rowerem nad zalewem Witoszówka, gdzie można sobie po pełnym wrażeń dniu beztrosko odpocząć nad wodą.